Tomasz Antkus, witam i zapraszam na program Gościa. Dzisiaj razem z nami pan trener Dariusz Dudek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Za nami konferencja na Stadionie Śląskim pod nazwą Współczesny rynek sportu, rekreacja i turystyka w Polsce, szanse i wyzwania. I teraz nasuwa się pytanie, jak pan ocenia te szanse, wyzwania, ale także zagrożenia? Mieliśmy okazję tutaj podyskutować parę godzin na temat wpływu chociażby COVID-u, wojny na Ukrainie i ogólnej sytuacji w Polsce, jeżeli chodzi o rekreację, o sport, bo o tym tu była chyba największa mowa i oczywiście o turystyce, bo to jest bardzo ściśle powiązane. Myślę, że dużo tych zagrożeń, o których tu dzisiaj mówiliśmy, państwo tego nie mogli chyba na bieżąco nawet śledzić, ale wydaje mi się, że dużo jest zagrożeń, natomiast my o tych zagrożeniach wiemy, dyskutujemy i tutaj samorząd, również szkoła, bo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadził ten panel, więc myślę, że ciekawe rozmowy, ciekawe dyskusje i miejmy nadzieję, że wyciągniemy z tego jak najwięcej. Chciałbym pana spytać jako trenera, na czas pandemii koronawirusa był trudny pod wieloma względami, można powiedzieć, że w końcu powrót do normalności. Tak, na pewno był to bardzo trudny czas, nie tylko dla nas, dla trenerów, ale również dla włodarzy klubowych. Tak? Wiemy, że ten kibic nie mógł przychodzić na stadion. Wiemy, że jest to związane oczywiście z finansami i te wpływy do budżetów klubowych na poziomie tym centralnym były bardzo, bardzo okrojone. Myślę, że fajnie jest to, że kibice do nas na stadiony wrócili, że są już z nami, bo wcześniej miałem wrażenie, że gramy takie sparingi. Wiadomo, że każdy mecz piłkarski nie tylko jest meczem dla kibiców, dla was i tutaj no, tego bardzo, bardzo brakowało. Tym bardziej druga rzecz, można powiedzieć, od tych aspektów ekonomicznych, finansowych, duże zagrożenia, chociażby związane z badaniem się, tak, przeprowadzaniem wszystkich testów covidowych. Wiemy, że te początki były bardzo, bardzo trudne. Te koszty związane z tym przeprowadzeniem samych testów były bardzo drogie. My mogliśmy trenować chociażby ten początek, to dwie osoby na połówce boiska, więc te treningi trwały bardzo, bardzo długo. Dzisiaj już wróciliśmy do, można powiedzieć, do normalności i ja się z tego ogromnie cieszę, że możemy grać, możemy normalnie funkcjonować. I chciałbym jeszcze do tej debaty nawiązać, bo przede wszystkim sport, ale także ta rekreacja i turystyka. Chciałbym zapytać z pana perspektywy, jako trenera, usłyszenie tego głosu związanego z turystyką, tą rekreacją, która jest tutaj ściśle powiązana ze sportem, to chyba także taki pozytywny bodziec, nie tylko na to, co dzieje się obecnie, a także na przyszłość, na to, co czeka nas w kolejnych latach, kolejnych miesiącach. Tak, na pewno czeka nas duże wyzwanie. Tutaj mieliśmy okazję rozmawiać z prezydentem Bytomia, chociażby patrząc na aspekty finansowe przez włodarzy miast. Tak, ten budżet w ostatnich czasach się zmniejszył. Wiemy, jak jest z podatkami. Jest duża transformacja, jeżeli chodzi o wpływy tego do budżetu. To znowu zmniejsza wpływy na wydatki, chociażby na sport. I mieliśmy okazję też tu poruszyć nawet taki wątek rybnicki trochę, jeżeli chodzi o podział środków, który byłby spaliwy, który jest lepszy i tak dalej, więc fajne rzeczy, patrząc chociażby z perspektywy Akademii Ekonomicznej, która robi chociażby takie badania. Kolejna rzecz, że mówimy tu o rekreacji. Ja jestem zawodowym trenerem, jestem na poziomie centralnym w Polsce trenerem, więc można powiedzieć, że COVID mnie bardzo mocno dotknął, ale wydaje mi się, że jestem też i ojcem, i wychowawcą po części. Widzę duże zagrożenie, jeżeli chodzi o zdalne sterowane nauki, chociażby naszych dzieciaków. Tutaj będą spore problemy, chociażby z tym, że nasze dzieci uczą się od rana do wieczora przed komputerami i tutaj tego ruchu, tej rekreacji mocno w ostatnich czasach brakowało. Stąd też rozmowy o tym, jak zmienić chociażby wszystkie te możliwości udostępniania naszym dzieciom baz, tych struktur chociażby do biegania czy uprawiania
jazdy na rowerze, mówiliśmy tu również o basenach i tak dalej, więc no mówię, jestem blisko związany ze sportem, ale z tą rekreacją na dzień dzisiejszy również. I pora jeszcze odbiec na chwilę na temat debaty. Chciałbym zapytać o pana klub. Sandecja jeszcze ma matematyczne szanse na awans do Ekstraklasy, ale jakby pan mógł tak w kilku słowach ocenić ten sezon. Jest pan zadowolony z tego, co udało się osiągnąć na ten moment? Tak, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że kiedy przychodziłem do Sandecji, zespół z Nowego Sącza po 10 meczach miał jeden punkt, więc to pokazuje skalę, w którym miejscu jesteśmy teraz. Udało mi się utrzymać ten zespół w pierwszym roku, skończyliśmy na 9 miejscu. W tej chwili walczymy o 6, mamy jeszcze matematyczne szanse, żeby w tej ostatniej kolejce pojawić się w tej 6, aczkolwiek mówię, będzie to bardzo na pewno trudne. Jako trener oczywiście wierzę w to, że w ostatnim meczu jesteśmy w stanie zrobić niespodziankę, wygrać czy zremisować, bo być może nawet remis nam wystarczy z Arką w Gdyni, gramy tam w niedzielę. A kolejna rzecz, że no po prostu powoli, małymi krokami budujemy ten klub. W tej chwili prezydent Nowego Sącza, prezydent Hanzel budują nowy stadion, więc no mamy tam różne problemy związane z tym, że właśnie trwa budowa, to jest jeden wielki plac. Nie ma chociażby już od 2 lat kibiców na naszym stadionie, więc to też jest problem, ale mam nadzieję, że tak jak mówiliśmy o tym COVID-zie, że nasi kibice szybko wrócą do nas i nas będą wspierać. I na zakończenie, już całkowicie na zakończenie, poproszę o krótki komentarz. Ekstraklasa, Lech Poznań mistrzem, spadek Wisły Kraków. Jak by to pan ocenił jako trenera, ale przede wszystkim też jako kibica? I tutaj nie da się ukryć, czy się jest kibicem, czy się jest laikiem sportowym. No Wisła Kraków jednak była tym takim stałym ogniwem, jeśli chodzi o Ekstraklasę, no i teraz niestety musimy ich pożegnać. No, taka jest piłka, taki jest sport, taka jest ekonomia. Na pewno jeżeli chodzi o Lecha Poznań, jest to wielki klub z dużą historią. Myślę, że dobrze się stało, że zdobyli mistrzostwo. Takie kluby na pewno w tych europejskich pucharach są w stanie naprawdę zrobić dużo dobrego. Wielkie gratulacje dla Michała Świerczewskiego, dla Marka Papszuna, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, bo wydaje mi się, że to mimo wszystko każdy mówi, że Raków Częstochowa nie zdobył mistrzostwa, ale ja przypominam, że oni zdobyli Puchar Polski, może będą mieli wicemistrzostwo, wszystko na to wskazuje, więc fantastyczny rok Rakowa i ta liga była przez nich bardzo ciekawa do końca. No jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, na pewno z jednej strony można powiedzieć niespodzianka, a z drugiej wiemy, z jakimi problemami borykał się ten klub. Mi jest trochę przykro, że taka firma spada. Znam Jurka Brzęczka bardzo dobrze. Miałem z nim możliwość uczestniczyć w kursie UEFA Pro wspólnie razem przez praktycznie 2 lata, więc no, kibicowałem mu, żeby się utrzymał, żeby Wisła Kraków, tak potężny klub z taką historią, się utrzymał, bo no, nie ma co ukrywać, że tej Wisły będzie brakować, ale takie są czasy, taki jest rynek i tutaj na pewno Wisła będzie robić wszystko, żeby wrócić jak najszybciej do tej elity. I w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.